Alik gada, że 20 rok, ale pierwsza rejestracja chyba, kurde. Dziewiątka, że 9 lat przebiegu. A to jest welurek, temu to jest taki wyślizg. 9 lat przebiegu, niemiecki farcojk. Popytam ty, Alik, możesz to skręcił, cygonie jeden. 90 tysięcy przebiegu. Rzut oka na otarczowanie. Rzut oka na oponiarstwo. Rzut oka na felgę. Paluszki. To ostatnio kupiłem, a świeże jakieś, bo się mi wkleiły, cholera, w kompozycję. Klapa, prądownik. Jeszcze nie posprzątany. Siatka na motyle, wszystko jest. Automat. $97,000. Gdzie jest ten guzik? Każda bryka. Jeszcze four motion. Nie znam ceny, bo Alik jest teraz zdziczały, bo Jezus by mi rękę ten jeżdżący pod łokieć wymontował. Ale tutaj zdziczały, bo 6 aut nakupił i wszystkie gdzieś tam stara się uporządkować. Jeszcze foliowane wszystko. Ale where is, wrażę ja ciebie. Gwarancja, gwarancja, ma serwis buchu, nie widać. Kiera faktycznie, radar jest. Bardzo przyjemnie. Martwe pole. Dupka grzana. On off, on off. Spróbujemy coś tutaj zamieszać. Może turecki byśmy dali. To nam bardzo sprawę ułatwi. Wybierz języka za przewodnika. 2 litry, a tu jest moc 190, Alik mówił, co? Dziewiątki na szybach, cholera. Dzisiaj kupiony, świeżo jeżdżony, bo jeszcze komary placki na szybach grzane, chowane. No nic, wysyłam do widzu temat, jaki mamy. Rzut oka pod... Ja pierdykam. Rzut oka pod klapę. Tarcza również wzór. Smut wszelakich. Na środeczku klasycznie. Piękna rzecz, kurczaki. Witam uprzejmie. Airline. Lampa. Parkoniki przód. Samoparkowanie. Tarcze, bardzo przyjemne auto. Wczoraj kupione wieczorem przez pana Alika. Na szybach 19. Rejestracja. Pierwsza rejestracja. 20 rok. Welurek, skórka, 97 tysięcy przebiegu, już to panu wysyłam. Tu jakaś gnioteczka zaznaczyli, widzę, to jest mazak. Widzi pan tutaj takie, butem zahaczył, taki tyci jest gniotek. Tu jest takie, o to widać, takie tyci. Z metra nie widać. Nareszcie jakaś sztuka, która ma 97 tysięcy przebiegu, czyli to, czego szukamy.
rok, 42 tydzień, tarcze wzorowe. Klocka jeszcze sporo. Samo parkowanie przód, tył. Kamera, klapa w elektryce. Nieposprzątany, zakurzony, bo jak wspominałem, wczoraj przyjechał wieczorem. Tu gdzieś drzwiami dotknął. Martwe pole, lusterka, asystent linii, asystent pasa ruchu, radar. Już to panu śle. Dobra, zadzwoniłem do widzu. 97 przebiegu. 400, pierwsze drzwi 310, ja pierdzielę. 230, to już nie kupimy. 320, kurde, ja pierdzielę. 200, 190. Maska oryginał. Trzeba było od tego, Romek, zacząć. 360. 200. Cały bok w lakierze. Całusieńki bok w lakierze. Stuwa. 90. Stuwa. 120. Lewy bok cały polakierowany. Kwestia ceny. 140. A szkoda, bo sztuka ładna. Też bym nie chciał chyba za tyle kasy auta z polakierowanym całym lewym bokiem. Chyba że ta kasa u pana Alika będzie odpowiednio odpowiednia. 200 do 350 jest. Czyli 0,002, 0,003 szpachelki, czyli właściwie nic. Taka druga warstwa, przerysowana sztuka. Nie ma nigdzie tak zwanej szpachli grubej, grubej. Wiecie, że 1000 na czujniku wyświetlaczu to jest 1 mm zaledwie. No właśnie, niby zaledwie, jednak od groma. Wyłączymy. Idziemy zapytać o cenę. Misiaczka, nie plumkaj. Mam klucze? Mam, dobra. Piękny skurwisy, no jednak drugi lak. Drugi lak. Szanowni Państwo, bardzo mocno polecam sprawdzanie kupowanych, używanych samochodów w systemie Car Vertical. Wiem z doświadczenia, co mówię, bo często, a przykładów jest na to sporo, ludzie sprawdzają z ciekawości swojej zwykłej ten raport dopiero po zakupie, a zobaczmy, co tam się wydarzyło, i wtedy jest dopiero płacz i zgrzytanie zębów. Warto sprawdzić przed zakupem, przed wręczeniem gotówki sprzedawcy. Pozdrawiam serdecznie, pan Romek. Czołem, cześć, pozdro 600.